Marzysz o tym, aby Twoi uczniowie z ciekawością w oczach oczekiwali na kolejny trening czytania ze zrozumieniem? Oto książka, która pomoże Ci rozwiązać ten problem i zadanie, które przed Tobą zapewne stoi. Genialne narzędzie, które buduje uważność na słowa. Książka dedykowana dzieciom w wieku 9, seria liczy 5 części. Szkolne sprawy, kochana rodzinka, jedziemy na wakacje, milu się zwierzaki, moje pasje. Tekst Magda Maciak, ilustracje Ala Hanna Murgrabia. Dlaczego ta książka mnie urzekła? Dlatego. Pierwsza sprawa, dlatego że serie są cieniutkie i można je sobie wrzucić po prostu do torby w każdy dzień, nawet wtedy, kiedy jesteśmy przeładowani pracą i pomocami dydaktycznymi. To jest bardzo ważne, techniczne, ale ważne. Kolejna sprawa jest świetna instrukcja korzystania z książki. To się już zdarza coraz częściej w książkach, ale tutaj naprawdę jest ona bardzo tak czytelnie rozpisana. Uczniowie mogą z nią samodzielnie pracować, ale jest to też książka, która może być bazą świetnych tekstów i świetnych zadań, które wykorzystasz podczas zajęć takich normalnych na języku polskim, ale także na przykład na zajęciach jakichś indywidualnych czy na kole zainteresowań. Urzekło mnie po prostu to, że jest tutaj y, przy instrukcji Opis e, językiem korzyści, przedstawione wszystko to, co będziesz potrafił, kiedy zaprzyjaźnisz się z tą książką. Będziesz potrafił czytać ze zrozumieniem, wyszukiwać w tekście konkretne informacje, rozumieć myśl przewodnią tekstu, określać nadawcę tekstu, rozumieć związki frazeologiczne co bardzo ważne, dlatego że w zasadzie każda historia opisana w tej książce jest zbudowana. Na związkach frazeologicznych. Historie są krótkie i śmieszne, co jest bardzo ważne, dlatego że nikt się nie zdąży zniechęcić do czytania poprzez długi tekst, ponieważ są one naprawdę takie bardzo zgrabne. Będziesz potrafił używać bogatego słownictwa, na przykład synonimów, rozwiązywać testy i uczyć się samodzielnie. Bardzo yy, nastawiona jest na to ta pozycja, aby właśnie budować taką. Samodzielną pracę nad rozumieniem tekstu, nad wykonywaniem zadań, nad wyciąganiem wniosków. To jest także ogromna wartość tej publikacji. Do każdej historii jest oczywiście ilustracja, jest także karta pytań i oznaczone są przy tych pytaniach stopnie trudności. Dzięki temu też można tutaj zbudować taką indywidualizację przy pracy. Oczywiście jest karta odpowiedzi, ale także kolorowanka. Która też, y, która też uczy takiej uważności, troszeczkę uspokaja. Y, do kolorowanki są także dostosowane jakieś zadania, także to nie jest tylko takie, żeby sobie tam kredkami pomazać i tyle, ale ona jest naprawdę bardzo fajnie, mądrze wykorzystana. Y, teksty są na tyle śmieszne, że mogą być także inspiracją do jakichś fajnych, ciekawych pomysłów, na przykład. Poproś kogoś ze swojej rodziny, aby zrobił Ci zdjęcie, kiedy śpisz. To jest fajna rzecz i można tym takim poleceniem zaskoczyć uczniów, albo zapytać ich na przykład o to, jak wygląda radość. Ciekawa jestem, jak w ogóle Ty odpowiedziałbyś na to pytanie, jak wygląda radość. Możemy zrobić takie doświadczenie i proszę Cię o to, żebyś w komentarzu pod tym filmem odpowiedział na to pytanie. Jak Twoim zdaniem wygląda radość? Postaraj się o to, żeby to nie była jakaś taka typowa odpowiedź. Możesz tutaj na przykład zabawić się w jakieś kolory i barwy i to wykorzystać do tego. Yy. Drugie moje pytanie, na które też mógłbyś odpowiedzieć, byłabym Ci za to wdzięczna. Co planujesz zrobić, aby poprawić jedną z kluczowych kompetencji przyszłości swoich uczniów? Jakie masz pomysły na to, żeby trenować jeszcze bardziej lepiej i ciekawiej czytanie ze zrozumieniem? Ja wklejam link do tych książek w opisie filmu, a ty decydujesz, co wybierzesz, a może podzielisz się też swoim pomysłem. Dziękuję Ci za to, że byłeś dzisiaj ze mną w kolejnym czytelniczym czwartku i liczę na to, że za tydzień spotkamy się ponownie.